Namaste. Bardzo miło powitać Cię na naszym 73. spotkaniu. Czas z Marią Bucardi, czyli ze mną w środę, dzień Merkurego. Czyli naturalnie inspiracja, motywacja i komunikacja. Ostatnie spotkanie przed moimi urodzinami 1 września i jest to dla mnie osobiście również takie podsumowanie ostatniego roku energii, wskazówek, przesłań. Wiesz, gdy tak codziennie czytam Wasze listy, to jest to tak piękne odczucie, że siły wyższe dają nam przesłania, dają nam tyle mądrości, tyle wiedzy wyższej i tak krok po kroku wykorzystujemy to i zmieniamy coś w naszych życiach na lepsze. Może coś jeszcze nie jest aż tak w 100% idealne w Twoim życiu, dokładnie w tym momencie, ale to jest proces przemiany i transformacji. Proces, gdy łączymy się z duszą wyższą, z energią źródła i tak krok po kroku rozumiemy, po co tutaj jesteśmy, jakimi niesamowitymi istotami jesteśmy, a każdy z nas jest inny, jeden, jedyny i niepowtarzalny. Każdy z nas ma swoją jedyną i niepowtarzalną misję życia. To powołanie, do którego powołała Cię siła wyższa, Twoja dusza wyższa. Każdy ma inne talenty, inne wady. Każdy z nas został wychowany niby w tym samym systemie. Podobne wzory, podobne zwyczaje, podobne prawdy. Ale jednak każdy z nas jest inny. Czy nie jest to niesamowite? Ta różnorodność wszechświata. Fascynująca, niezwykła, prawda? Tak każdego dnia, gdy czytam Wasze listy i zdaję sobie z tego sprawę, z iloma osobami przez te wszystkie lata mojej pracy miałam kontakt. Ile osób przyjęło te przesłania, przyjmuję je każdego dnia. Ile osób śledzi mnie na mediach społecznościowych, ile osób pisze do mnie. Może jesteś również taką osobą, z którą jesteśmy w kontakcie już wiele lat, a może od samego początku mojego pojawienia się tutaj i teraz. Nasze podróże są tak fascynujące. Każdy z nas ma tą swoją jedną, jedyną drogę. I każdy z nas robi błędy, błądzi, jest nagle w ślepym zaułku. I znów szukamy tej drogi wyjścia i jesteśmy znów na drodze naszego serca. A potem znów istoty mroku wprowadzają nas w błąd i wracamy gdzieś pod, jak to się mówi, najciemniej pod latarnią. Stajemy przed takim murem nie do pokonania, bijemy głową w mur, próbujemy przejść przez ten mur, pokonać bariery, pokonać trudności. Czasami coś nam idzie łatwiej, a coś trudniej. I to jest najpiękniejsze, że jesteśmy razem. Jesteśmy tak rozrzuceni po całej ziemi, bo może mieszkasz w Polsce, a może w Niemczech, a może w Australii, a może w Stanach Zjednoczonych. I ja tak samo. Jednego dnia jestem na Cyprze, miesiąc później jestem na Maderze, innego dnia jestem w zupełnie innym miejscu. I mimo tego, że dzieli nas odległość, to jednak spotykamy się już tak długo. I teraz spotykamy się systematycznie, co środę i co czwartek. Co środę na tych lekkich spotkaniach, tak jak teraz, gdzie rozmawiamy razem, inspirujemy się, motywujemy. I w czwartki na tych ważniejszych spotkaniach, gdzie przyjmujemy mądrość wszechświata, wskazówki, klucze wtajemniczenia i tak pięknie integrujemy je na naszej drodze. I w takich momentach, gdy jesteśmy w tym ślepym zaułku, przypomina się ten jeden klucz, drugi, trzeci i nagle jest łatwiej odnaleźć drogę w labiryncie życia. Nagle jest łatwiej zrozumieć, po co to wszystko. To jest tak piękne i fascynujące. I tak, gdy zbliżają się moje 40 któreś urodziny, choć z odczucia 17, to mam takie wrażenie, że każdego roku dzieje się coś szczególnego.
Każdy rok jest inny, tak jak każdy dzień jest inny, ale każdy rok ma jakąś taką specyficzną energię, prawda? Z pewnością jest również tak w Twoim życiu. I mam takie wrażenie, że co roku dzieje się coś, co nas jak gdyby bardziej uskrzydla, co nagle otwiera nam oczy. To jest ten czas prawdy, gdzie widzimy więcej, czujemy więcej. Gdy tak popatrzę na 10 lat wstecz, 15, 20 lat wstecz, to wtedy wszystko było takie zamglone, a teraz jak gdyby widać więcej. Masz również takie odczucie? I to będzie dzisiaj tematem naszego spotkania, o czym chciałabym Ci za chwileczkę opowiedzieć, ale zanim przejdziemy do tematu, rozpoczniemy tak jak zwykle, czyli od znaczenia 73, bo to już nasze 73. spotkanie w środę, od fazy księżyca, od tego, co ważne, czyli od jutrzejszej ceremonii, a później opowiem Ci coś, co porusza mnie w ostatnim czasie, a mianowicie, dlaczego system ośmiesza ezoterykę i duchowość. Bo na pewno również masz takie wrażenie, że nagle gdzieś w mediach społecznościowych wyrosły grzyby po deszczu. Czyli różne osoby, które zajmują się duchowością, które zajmują się rozwojem duchowym. Ale spośród tych osób tylko 1% to perełki, to osoby, które naprawdę mają kontakt z siłą wyższą i których misją i zadaniem jest pomagać i szerzyć tą prawdziwą wiedzę. Ale obym nie przesadziła, dajmy na to 80%, chociaż czasami mam wrażenie, że nawet 90%, a może nawet 99%, to osoby, które pojawiły się i są w wspierane przez system, czyli przez Matrix, po to, by pokazać nam, że duchowość jest śmieszna, że to wszystko jest takie palcem na wodzie pisane, że to wszystko jest oszustwo, łuda, złudzenie, iluzja. I o tym chciałam dzisiaj z Tobą porozmawiać. Niech to będzie to ostatnie takie symboliczne spotkanie, zanim nastąpią moje urodziny i przejdziemy dalej do kolejnego etapu. Jednak zaczynamy od tego, co najważniejsze. 73. spotkanie. Już troszeczkę znasz symbolikę, bo spotykamy się dość długo. Siódemka, czyli władza, królewskość. To bycie królem, królową Twojego życia, Twojego terytorium. To również taki wpływ, jaki wywieramy na nasze życie, na nasze otoczenie. Ogólnie na to wszystko tutaj na Ziemi, ale również na Wszechświat, bo każda nasza decyzja, każda nasza myśl, każde słowo wywiera ten wpływ na Wszechświat. I siódemka to jest również taka tajemnica, sekret, coś takiego ukrytego, niezwykłego, głębokiego. A trójka to szybkość, oczywiście działanie, aktywność. To jest takie, by coś wziąć i stworzyć, i zrobić, i iść do przodu. Taki ruch, poruszenie. I dlatego nasze dzisiejsze spotkanie pojawi się w całości na serwisie YouTube, a także na innych mediach społecznościowych, bo to przesłanie powinno trafić do wszystkich osób. Wszystkich, które tylko i wyłącznie ten temat interesuje. Dlatego, jeżeli chcesz dać innym inspirację i motywację, to pomóż mi to udostępnić. Wyślij ten film do wszystkich osób, które są dla Ciebie ważne, które wiesz, że mają jakikolwiek kontakt z duchowością i ezoteryką, bo uważam, że to przesłanie powinno trafić do każdego, taki moment szczerości. Jutro nasza 73. ceremonia. I temat jest bardzo ważny. Wolność, a życie w złotej klatce. Czy idziesz drogą Twojego serca, czyli Twojej duszy wyższej, czy też idziesz drogą, gdzie myślisz, że idziesz drogą Twojego serca, ale jest to ta droga ego, czyli tej sztucznej istoty stworzonej przez system, przez wzory wychowania, zachowania i tradycję.
Bardzo ważna ceremonia, chyba jedna z najważniejszych, jeżeli można tak powiedzieć. Czyli otrzymasz dokładne wskazówki, dlaczego czasami zdarzają się sytuacje, gdzie nagle coś się blokuje. Realizujesz Twoje marzenia, Twoje pragnienia, Twoje cele i nagle pojawiają się bariery nie do przeskoczenia, trudności nie do pokonania. Dlaczego tak się dzieje? I czy to jest kara od siły wyższej, boskiej, siły źródła, czy jest to błogosławieństwo? Jest to wskazówka, jest to szansa, by coś zmienić. Jutrzejsza 73. ceremonia odbędzie się na Tymiankowych Wzgórzach, na mitycznej Atlantydzie, na wyspie Maderze. I to niezwykłe miejsce mocy, gdzie połączymy się z tą energią, pomoże Ci popatrzeć jak gdyby z góry, z wyższej perspektywy na Twoje życie i na wszystkie takie sytuacje, gdzie pojawiają się bariery, problemy, coś się blokuje, stajesz przed murem, który jest tak wysoki, że nie sposób go ani przebić głową mur, ani go przeskoczyć. I w takim momencie ta energia i te przesłania będą Ci wskazówką, jak iść dalej, jak wykorzystać takie momenty. Tą symboliką jest również karta wielkich arkanów w tarocie, wisielec. Czyli są to takie sytuacje, gdzie mamy wrażenie, że coś chwyciło nas, podniosło w górę, zawiesiło za nogi, wisimy głową w dół i nie sposób się z tego uwolnić. Wszystkie takie momenty bezsilności, depresji, zwątpienia, gdzie stawiasz pod znakiem zapytania jakąś rzecz, jakiś cel, jakieś Twoje marzenie, albo całe Twoje życie. Jutrzejsza 73. ceremonia będzie taką wskazówką, co robić w takim momencie, co to oznacza i jak się z tego uwolnić i wydostać. Aktualnie naturalnie mamy księżyc malejący. W piątek 30 sierpnia będzie nów księżyca, czyli idealny czas, jeżeli coś chcesz nowego rozpocząć, coś zmienić, przemienić, przetransformować, aby dokładnie w tym momencie wyrazić tą wolną wolę do wszechświata, poprosić o pomoc, poprosić o wsparcie i wtedy razem z tym nowym księżycem ta energia będzie mogła się jak gdyby przekierować na nową drogę, nowy tor i siły wszechświata będą Cię wspierać. Bardzo proszę sprawdź, czy Twój dostęp jest jeszcze aktywny w Twoim miejscu mocy. Oczywiście Twoje konto jest bezpłatne. W Twoim miejscu mocy po lewej stronie masz Twój aktualny plan dostępu lub dostęp automatyczny. Sprawdź, czy jest jeszcze aktywny, ponieważ do ceremonii potrzebujesz dostęp miedziany, srebrny lub złoty. Wszystkie inne treści są bezpłatne, ale ceremonia wymaga tej wymiany, czyli 33 zł, 111 lub ten dostęp na cały rok. No i o czym chciałabym dzisiaj z Tobą porozmawiać? Temat bardzo wyjątkowy, taki wyjątkowy, że szukam słów, aby nikogo nie urazić, aby powiedzieć to, co ważne i pewne rzeczy wyjaśnić. Jeżeli interesujesz się ezoteryką, jeżeli interesujesz się duchowością, rozwojem duchowym, wszelkimi metodami bioenergoterapii, uzdrawianie, jasnowidzenia, wszystkie te rzeczy, to na pewno masz takie wrażenie, że w ostatnim czasie, a mniej więcej tak od roku 2015, wydarzyło się coś bardzo, bardzo szczególnego. Jeżeli ktoś siedzi głęboko w temacie, tak jak ja, to wie, że jest to rzecz Matrixa, czyli systemu, że w świecie pojawiło się mnóstwo osób, które zajmują się tym tematem i to jest normalne, naturalne, bo jeżeli coś jest modne, to również popyt czyni podaż, czyli jeżeli jest duże zapotrzebowanie, to pojawia się dużo osób, które coś oferują, ale to nie jest jakieś dziwne, to jest normalne. Jednak coś bardzo tajemniczego kryje się za wszystkimi rzeczami związanymi z internetem, mediami tradycyjnymi, mediami internetowymi, czyli elektronicznymi. A mianowicie osoby, które
zajmują się faktycznie duchowością i które mają ważne treści do przekazania i które przekazują światło, są blokowane przez wyszukiwarki, przez serwisy społecznościowe, ich filmy, ich przekazy, ich strony internetowe. Bardzo trudno znaleźć, czyli są jak gdyby blokowane przez tą ciemną sieć mroku i wyświetlenia na przykład na serwisach społecznościowych są zaniżane i to ja obserwuję bardzo dokładnie w moim przypadku, a mianowicie jak przed rokiem 2015 zamieszczałam film na serwisie na przykład YouTube, to miał on w przeciągu bardzo krótkiego czasu 15-20 tysięcy wyświetleń, a w tym momencie nie dochodzi nawet do 100. I gdy zapytałam obsługę tego serwisu, jaka jest tego przyczyna, to otrzymałam odpowiedź, że pewne filmy są blokowane, jeżeli są jak gdyby podejrzane, niezgodne może z ogólnymi zasadami funkcjonowania i przez jakiś czas są sprawdzane, tylko że ten przez jakiś czas trwa wiecznie. Czyli tak film jest blokowany i nie osiąga większej ilości niż na przykład 200-300 wyświetleń. Natomiast inne filmy od razu w przeciągu bardzo krótkiego czasu mają 100 tysięcy wyświetleń, 70-50. I gdy zwrócisz uwagę na to, że jest to zjawisko powszechne i porównasz te publikacje, to zauważysz, że wszystko to, co prawdziwe, co pochodzi z serca, co pełne światła, co pełne prawdziwych przekazów, jest blokowane, zaniżane, a wszystko to, co ośmiesza duchowość, czyli gdzie widzimy pewne rzeczy, jak gdyby takie przedstawienie teatralne, które nie ma nic wspólnego z prawdą i które pokazuje raz takie zachowanie, czyli osoby jak gdyby są niespełna rozumu, nazwijmy to tak, ponieważ dzisiaj mówią to, a jutro coś zupełnie innego, mają bardzo dużo wyświetleń, czy są widoczne bardzo wysoko w serwisie, na przykład w wyszukiwarkach internetowych. I moim zdaniem jest to celowe działanie istot mroku, istot, które chcą ośmieszyć duchowość, ośmieszyć wszystko to, co z duchowością związane, pokazując wszystkim ludziom, popatrz, to jest popularne. A gdy patrzymy na to zdrowym rozsądkiem, to mówimy, ojej, jeżeli to jest prawdziwa duchowość, to ja z tym nie chcę mieć nic wspólnego. Jeżeli takie osoby są jasnowidzami, jeżeli takie osoby zajmują się uzdrawianiem, to ja nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Czy również obserwujesz ten fenomen? Nazwijmy to fenomenem, chociaż wiemy przecież, co się za tym kryje. Bardzo wyjątkowy czas, w którym teraz się znajdujemy. A pamiętasz, jeszcze wiele, wiele, wiele lat temu mówiłam, że taki czas nastąpi. Mówiłam, gromadź stare książki ze starą wiedzą, bo te nowe książki będą już przefiltrowane i większość tej prawdziwej wiedzy zostanie usunięta. I dokładnie tak samo we wszystkich mediach, we wszystkim, co jest wokół nas. Coś poprzez wysoką ilość wyświetleń, poprzez tak zwaną popularność jest nam sprzedawane jako prawdziwe, dobre, pozytywne, no bo przecież jeżeli tyle osób to ogląda, to musi to być zgodne z prawdą. Popatrz, takie osoby się tym interesują. Czymś, co jest śmieszne, co ośmiesza pewną dziedzinę. I wtedy wszystkie osoby, które jeszcze mają chociażby troszeczkę zdrowego rozsądku, mówią, nie, z tym nie chcę mieć nic wspólnego, to już lepiej nie będę się interesować jasnowidzeniem, nie będę się interesować duchowością, bo skończę tak jak te osoby, które są popularne. Zwróć na to uwagę. Jestem bardzo, bardzo ciekawa, co myślisz na ten temat, czy również masz takie wrażenie, że coś odgórnie promuje pewne osoby i jedynym zadaniem jest ośmieszenie duchowości i wszystkich zjawisk tak zwanych para.
normalnych. Bardzo proszę, pod tym spotkaniem, na mojej stronie oczywiście, bo na serwisach społecznościowych na pewno będą te komentarze filtrowane, więc może zdarzyć się tak, że w ogóle się nie pojawią lub zostaną usunięte, ale na mojej stronie możesz wpisać Twój komentarz. Czy również masz takie wrażenie, że tak mniej więcej od roku 2015, a może nawet już 2012, gdzie wiedzieliśmy, że nastąpi ta fala oświecenia kosmicznego, że od tego roku tak krok po kroku te dziwne osoby, które mają za zadanie ośmieszenie duchowości, wypływają na powierzchnię, a wszystkie perełki spadają w dół i nie sposób trafić do treści, które propagują miłości, szczęścia, lekkości, radości, połączenia z duszą wyższą, połączenia z wszechświatem. Jestem bardzo ciekawa, czy również tak uważasz, a czy może również jesteś taką osobą, która publikuje pozytywne treści, coś pięknego, coś pozytywnego, coś o głębszym znaczeniu, głębszym sensie i również masz blokowane wyświetlenia, masz blokowane tak zwane lajki, czy Twoje treści jak gdyby zdają się nie trafiać do publiczności. I tutaj jeszcze na sam koniec moja taka rada. Jeżeli jesteś osobą, która publikuje zdjęcia, artykuły, filmy i masz małą ilość wyświetleń i w statystykach widzisz, że jest bardzo mało osób, które oglądają Twoje treści, to nigdy nie rezygnuj. To jest przejściowy moment. Jeżeli wytrzymamy i przetrwamy ten czas, to wszystko się zmieni. I pamiętaj, jeżeli Twoje treści trafią chociażby do jednej osoby i rozświetlą jej dzień, rozświetlą jej świat, to ma to niesamowitą wartość. I ta jedna osoba powie kolejnej i kolejnej i kolejnej. I może nawet nie masz pojęcia, ile osób ogląda naprawdę Twoje treści, bo Twoje statystyki są zaniżone. Ty patrzysz na statystyki, załamujesz ręce, rezygnujesz z Twojego powołania, rezygnujesz z tego, co Cię uskrzydla, czyli publikowania, bo masz takie wrażenie, no przecież nikt tego nie czyta, nikt tego nie ogląda. Uwaga, statystyki mogą być sztucznie zaniżone. I w rzeczywistości ogląda Twój film 100 tysięcy ludzi, a w statystykach widzisz 10 osób. Dlatego idź do przodu, publikuj dalej i dalej i miej przekonanie, że prawda zawsze zwycięży. Prędzej czy później ta sieć mroku się rozpadnie i prawda wyjdzie na światło dzienne. I wyjdzie ona w bardzo mało oczekiwanym momencie. Tutaj na serwisie widzisz 10 osób, 20 osób, które oglądają Twoje treści, a nagle zdarzy się tak, że przejdziesz przez miasto i wszyscy będą Cię prosić o autograf, bo nagle każdy zna Twoje filmy, każdy zna Twoje zdjęcia, każdy zna Ciebie. Mimo tego, że w oficjalnych statystykach było to tylko 20 osób, w rzeczywistości było to 200 tysięcy osób. Tylko statystyki zostały sztucznie zaniżone. A takie osoby, których statystyki zostały sztucznie podwyższone, przejdą przez miasto i nikt nawet nie będzie miał pojęcia, kto to jest. Bo u tej osoby jest 10 widzów, a system sztucznie pokazuje, że jest 100 tysięcy. Rozumiesz tę różnicę? Rozumiesz ten czas, w którym się znajdujemy? Czas iluzji. I niech to będzie dzisiaj inspiracją i motywacją na kolejny czas. Idź Twoją drogą, drogą Twojego serca. Publikuj to, co czujesz w sercu. Twoje zdjęcia, Twoje artykuły, Twoje filmy i nie patrz na statystyki. Bo na moim przykładzie masz najlepszy dowód na to, że statystyki nie pokazują prawdy. I czasami można to również sprawdzić. Można wstawić dany film na kilku serwisach i zauważysz, że na jednym serwisie będzie to
100 tysięcy osób, które to widziały na takich mało popularnych serwisach, a na takich bardzo popularnych serwisach będzie 30 osób. I już w tym momencie masz wrażenie, coś tutaj jest nie tak, bo jeżeli na tak mało popularnym serwisie mam 100 tysięcy, to jak to jest możliwe, że na tak bardzo popularnym serwisie jest tak mało osób? To jest bardzo, bardzo głęboka manipulacja, z którą mamy w tym momencie do czynienia, ośmieszenie ezoteryki, duchowości, ale również danie ludziom odczucia, że to, co czyste, co piękne, co pozytywne, jest mało popularne, że lepsze są horrory, tragedie, katastrofy, że to ma większą popularność. A co się za tym kryje, to już czujesz w głębi Twojego serca. Dziękuję, zapraszam Cię na jutro, na naszą 73. ceremonię i czekam na Twój komentarz. Czy również masz takie wrażenie, że mniej więcej od tego roku 2015 promuje się coś, co ma za zadanie ośmieszenie duchowości, ośmieszenie jasnowidzenia, ezoteryki wszelkiego rodzaju? Czy jest to tylko moje wrażenie, czy również Twoje? Poniżej tego filmu postaram się zamieścić jeszcze kilka odpowiedzi na ostatnie pytania, które się pojawiły, by dać Wam kolejne wskazówki, które dotyczą konkretnego tematu, konkretnego pytania. Bardzo lubicie te spotkania, 1000 pytań do Marii Bukardi i tą resztę nagram w formie słuchowiska. Dziękuję, zapraszam Cię na jutro i zapraszam Cię za tydzień. Twoja Maria Bukardi.